Rodzinne ogrody działkowe Miedzianka w Polkowicach to ponad 300 działek i prawie 40 lat historii. Członkowie aktywnie działają nie tylko na swoich działkach, ale także udzielają się w różnych innych przedsięwzięciach. Bardzo dużo puszek było wyrzucanych do kontenerów. A ponieważ puszki, dowiedzieliśmy się, że kilogram puszek kosztuje 4 zł, nawet dowiedzieliśmy się, że wchodzi 50, mówimy, no trochę szkoda. Zaczęliśmy te puszki zbierać i już nie musimy z kontenerów, bo nawet ludzie nam przynoszą. Sprzedajemy, a te pieniądze przeznaczymy dla dzieci z domu dziecka. Oni jakoś inaczej w tej chwili się nazywają, na Makowej. I już rozmawiałam z panią tą kierownik i zakupimy im drzewa owocowe. Drzewa, warzywa, znaczy nie wszyscy tak, jak to mówią, ci co kupują teraz, to sieją trawę tylko, basen. Rekreacyjne. A tak jak ja, tam jeszcze trochę sieję swoich takich warzyw, co uważam za słuszne, no to sieję, a co nie, to nie sieję. Pani prezes jako pełni służbę gospodarza przyjmie ten dar ciężkich prac rąk ludzkich i nie dzieli go sprawiedliwie, aby nikomu nie brakło. Dziękuję bardzo. A ja teraz bardzo proszę, abyście pokroili i naprawdę, żeby rozdać, żeby było równo, bo sama ja bym nic nie zrobiła bez zarządu, bez działkowców. Rok mamy albo pierwsze, albo drugie. No był tak okres czasu, że od burmistrza mieliśmy 3 razy pod rząd pierwsze miejsce. No i w końcu powiedzieli, że już za dużo, żeby Miedzianka. No ale mamy współpracę z przedszkolem, współpracę ze szkołą. Też jeżeli mamy za dużo jabłek, za dużo śliwek, to oddajemy do świetlicy środowiskowej. Chciałem bardzo podziękować za ten trud, za tą pasję, którą Państwo tak bardzo mogą, tak bardzo mocno wkładacie w to, aby te ogrody działkowe kwitły, ale były chlubą gminy Polkowice, bo tak trzeba powiedzieć, jesteście, przyczyniacie się do tego, aby ogrody działkowe były zielonymi płucami gminy Polkowice.